Dzień dobry, słuchajcie, wiosna wróciła, także ja biorę się do roboty, nie wiadomo w co ręce włożyć jak zwykle. No co ja tutaj dzisiaj będę robić? Będę ogarniać warzywniki, chciałabym się zabrać za wysiewy. Przyniosłam sobie tutaj wszystko już, co mi będzie potrzebne, żeby o niczym nie zapomnieć. Mam nasiona, będę siać rzodkiewkę, będę siać sałatę, koperek, szczypiorek. Tutaj z zeszłego siewu mam pietruszkę, także to sobie przesadzę tutaj do tej skrzyni. Mam dymkę, więc będę sadzić. I co ja jeszcze będę robić? Będę, słuchajcie, sadzić groszki. Zaraz muszę sobie je wyjąć z szklarni. Będę oprócz tego, że sadzić, będę też siać do gruntu, żeby one mi dłużej kwitły. Ale zanim je posadzę, to na tej metalowej pergoli chciałabym sobie rozciągnąć takie solarne lampki. Także biorę się do roboty. Aha, no i co ja tutaj jeszcze mam? Jeszcze będę sadzić lilie po prostu do gruntu. W tym roku ich nie przyspieszałam, bo po prostu zabrakło mi czasu. Także to już jest taki też ostatni dzwonek, żeby je posadzić, więc będę je sadzić. No i co? I co jeszcze będę robić? No i pewnie powinnam kontynuować to ściółkowanie, korowanie, bo to dalej czeka. A jeżeli chodzi, słuchajcie, o te przymrozki, no to pierwszy raz cieszę się, że tutaj u nas na Kaszubach jest wszystko takie opóźnione, że jest wszystko do tyłu, bo u mnie nie ma wielkich strat. Te przymrozki też nie były jakieś super duże, bo taki największy to był minus 2,2. No jedynie zmarzła mi nowa magnolia, nie okryłam jej. No, znaczy okryłam ją później, już po tych pierwszych przymrozkach ją okryłam, także zaraz pójdę też ją odkryć i zobaczę, jak ona się ma. No mam nadzieję, że się wykaraska, ale już tak kiedyś jedną magnolię straciłam, więc może być różnie. No ale cóż, tak to jest, słuchajcie. No takie przymrozki minus 2 to nie jest nic nienormalnego. To się może zdarzyć nawet i po 15 maja, bo tak już też było, że 18 czy 20 maja były przymrozki, także tak to jest. No i słuchajcie, biorę się do roboty, bo nie ma czasu. No i tak to, słuchajcie, wygląda, ale tak jak ją obejrzałam, to myślę, że będzie dobrze, że to tylko te takie końcówki listków są zmarznięte. I tutaj lepiej ma się kwiat niż liście, ale widzę, że te takie wychodzące są zielone, także mam nadzieję, że ona sobie poradzi. No a przykryłam ją takim, wiecie co, miałam taki wielki kaptur z Lidla, fajny, bo to jest... On ma 2 metry na 2,4, no to wiadomo, że jest za duży na taką magnolię, ale no, można coś dużego okryć, no ale tylko, że ja to kupiłam chyba jesienią, więc... ale może jest na sklepie online, jak szukacie czegoś, to jest fajne, bo jest na zamek, ma taki ściągacz na dole, także fajna sprawa do okrywania. No i jeszcze, słuchajcie, troszeczkę mi przymroziło grujecznika, ale on co roku mi przymarza. Cieszyłam się w tym roku, że jest taki ładny, niezmarznięty, no i tak. No i tak, ale żyje, tam jakieś pojedyncze listki są zmarznięte, także on niestety takie ma ciężkie życie tutaj u mnie. No dobra, słuchajcie, biorę się za te moje warzywniki. Parę dni temu rozsypałam sobie tutaj taki naturalny nawóz, tak, jakiś tam z Lidla kupiłam. No, zapachy wskazują na to, że faktycznie jest naturalny. On się tutaj tak rozpulchnił ładnie, także akurat też padał śnieg, więc to jest wszystko ładnie tutaj namoczone. Jeszcze chciałam troszeczkę swojego kompostu tutaj dorzucić, no i będę już w to siać. Bo już, słuchajcie, idzie ciepełko. Już no dzisiaj tak jest 8 stopni. Jeszcze czuć taki lekki chłodek, ale już w prognozach przymrozków nie ma. No a przyszły tydzień to już znowu lato, 22 stopnie, także... Także myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie sobie warzywka wysiać. No tutaj tych skrzyń nie będę na razie obsiewać, bo tutaj będą ogórki, tam dalej będzie fasolka szparagowa. I nie wiem co jeszcze, no na razie tą jedną właśnie sobie tutaj zasieję. Thank you.
wiecie, w kompoście dżowniczki elegancko sobie tam żerują i ja trochę tych dżownic sobie tutaj z tym kompostem przyniosłam, także mam nadzieję, że one będą tutaj działać, że sobie tam głębiej wejdą za ten karton i będą tam wszystko przerabiać ładnie. A tutaj słuchajcie, zeszłoroczna pietruszka, jak widzicie w zonicy też można, się dobrze sprawdziło. Także w zasadzie już można ją sobie powoli skubać do zupki, ładnie pachnie i niech sobie rośnie. No a ten mój kompost taki jest, powinnam go przesiać, ale on taki jest, wiecie, glutowaty. Musimy w tym roku też zadbać o to, żeby go przykryć, bo jednak jak jest tak ciągle narażony na te opady deszczu, to taki jest mokry ten kompost, taki wiecie, nie za fajny, nie? Nie da się go za bardzo przesiać. No i słuchajcie, kupiłam sobie w Action takie lampki. Myślałam, że one będą czarne. A one są zielone. Ale myślę, że zatopi się to w zieleni, jak mi pergola zarośnie. Myślę, że będzie fajnie to wyglądało. Także biorę się za opletanie tego wokół pergoli, a później będę sadzić groszki pachnące. No i jeszcze kupiłam takie w Pepco. A z tego, co tam mi ludzie pisali na Instagramie, to i w Action, i w Sinseju, i w Juli, i ogólnie. No ale na razie to takie, wiecie, nie za ciekawie to wygląda, bo to gdzieś tam, no też w takim kiepskim miejscu to wybiłam, tak po prostu, żeby zobaczyć, jak to będzie świecić. Ale myślę, że gdzieś to trzeba między trawy wcisnąć i wtedy może będzie ok. No i słuchajcie, mam dwa łańcuchy, a wystarczył mi jeden, żeby to opleść. No, pewnie taki będzie delikatny efekt, ale wcale nie chcę tutaj jakiegoś tam wielkiego oświetlenia. Także tutaj sobie pozaplatałam. Wszędzie dookoła są lampki. Także jestem ciekawa, jak się ściemni, to wyjdę też nakręcić, jaki to jest efekt. No, a jak przyjdą jeszcze groszki tutaj, to myślę, że będzie całkiem ładnie. Zanim posadzę moje groszki, muszę im tutaj, słuchajcie, zrobić taką konstrukcję ze sznurka, bo no, żeby było do czego je podwiązać, żeby one się miały po czym piąć, więc tutaj po prostu takim przewiążę ten sznurek
i z czasem, jak one będą rosły, to będę po prostu tego sznurka dokładać. Dobra, słuchajcie, mam moje groszki. Mam kompost, mam obornik granulowany i biorę się do sadzenia. Groszki lubią żyzne podłoże, także ja daję dużo kompostu, garść obornika. Później jeszcze oczywiście pewnie w sezonie będę je troszeczkę nawozić. No i ja tak jak wsadziłam 4 nasionka do doniczki, tak sadzę, nie rozdzielam ich, bo groszki nie lubią, jak się im grzebie w korzeniach, więc wsadzam po prostu tak. Dlatego też sadzę po 4 nasionka, a nie po więcej, bo no, to będzie tak akurat w sam raz. No tutaj akurat tylko 2 mi wzeszły, ale to są moje nasionka zbierane, także różnie to bywa. No i przy każdej pergoli będę miała w sumie 3 odmiany groszków. To znaczy tak, 2 odmiany plus moje zbierane, a ja w zeszłym roku miałam i jasnofioletowe, i jasnoróżowe, ale czy te groszki powtórzą, to nie wiem, bo pierwszy raz zbierałam, pierwszy raz w ogóle miałam groszki. To znaczy nie, kiedyś miałam groszki, ale takie, wiecie, jakieś tam polskie niejakie odmiany rosły przy płocie i były tak brzydkie, że ja w ogóle powiedziałam, że ja nigdy więcej groszków nie posadzę, ale w zeszłym roku pod wpływem oczywiście dziewczyn z Instagrama stwierdziłam, że dobra, zobaczymy, o co tyle krzyku, no i faktycznie się zakochałam, no bo one są urocze, a jak się zetnie do wazonu, to po prostu one tak pachną, że to jest obłęd. No i teraz słuchajcie, jak sobie posadziłam, to sobie dosieję troszkę nasionek. Także jak te z rozsady zaczną przekwitać, no to te z nasionek mam nadzieję, że będą to kwitnienie przedłużać. Także sobie tutaj, no tak po prostu, jak nie wzejdą, to wiecie, no to się nic nie stanie też, nie? Tragedii nie będzie, ale fajnie by było. Rzucam po 2.
bo wiadomo jak to jest, czasem wzejdą, czasem nie wzejdą i sobie też tutaj wysieję. No i zobaczymy, słuchajcie. No i teraz te groszki by trzeba było tutaj troszeczkę podwiązać, żeby wiatr ich nie połamał, także biorę sznurek. Tak, słuchajcie, muszę troszeczkę niżej sznureczek sobie tutaj wezmę. No i tak delikatnie, żeby ich oczywiście nie połamać. One później się już powinny same troszeczkę przyczepić tymi wąsami, ale trzeba im pomóc. Powiem wam, że te sznurki takie plastikowe, to one są średnio szczęśliwe do takiego podwiązywania, ale no i są mniej widoczne na pewno. Ten jest taki ciemnozielony, więc tak go nie widać. Później jak to już zarośnie, to już w ogóle nie będzie go widać. No a jutowe jednak, mam jutowy, przyniosłam tutaj, ale jak tak sobie przymierzyłam, to stwierdziłam, że jednak będę wiązać tym. Posadziłam te moje groszki, także możecie teraz uruchomić wyobraźnię. Tutaj będzie taki groszkowy burz, będzie pachniało, jak się będzie przychodziło przez tą pergolę, no a wieczorem będą świeciły się lampeczki, także mam nadzieję, że wyjdzie to ładnie. Mam kaweczkę, słuchajcie. Odpocznę sobie trochę. I co? Idę sadzić te lilie, no i tak sobie stwierdziłam, że muszę się wziąć za pielenie, bo słuchajcie, mam tyle mleczy w tym roku. Mam takie normalnie mleczowisko, że... I one już oczywiście pięknie sobie kwitną. No, niestety mróz nie chciał ich zabrać ze sobą, także muszę iść je wypielić. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Coś chyba krzywo mam ten aparat. No tak. No i co, powiem wam, że w sumie jestem w szoku, że te przymrozki były takie małe u nas, bo... Widzę na Instagramie, widzę tutaj na YouTubie, jaki był pogrom, jak pomarzły ludziom rośliny. No, także jestem zdziwiona. No, kaszuby nie zawiodły w tym roku. Pierwszy raz, ja wiecie, nie jedną roślinę straciłam podczas majowych przymrozków, więc dla mnie to jest po prostu taki standard, nie, że te rośliny wiosną marzną. No i co? No, jak wam coś zmarzło, trzeba po prostu, słuchajcie... No niestety, jakoś to przetrawić i iść dalej, bo tak to jest w ogrodzie, nic nie jest dane raz na zawsze i nawet takie starsze rośliny mogą zachorować, mogą zmarznąć, mogą wypaść z jakiegoś powodu i no i cóż, takie jest życie ogrodnika niestety. Także słuchajcie, piję kawkę, nic się tam nie wydarzyło ciekawego, żeby wam pokazać. No jedynie mogłam się nacieszyć tulipanami faktycznie, no bo jakby było ciągle tak ciepło, to by już dawno było po tulipanach. A tak, to te tulipany sobie pięknie cały czas kwitły. Ja je widziałam przez okno. No wychodziłam oczywiście do ogrodu na chwilę, ale było tak zimno, że to takie krótkie spacerki, ale nacieszyłam się tymi tulipanami, to jest fakt. No i co, zaraz wam pokażę, ile mam mleczy na rabatach. To jest po prostu masakra. Ale no cóż, no. Jestem zajęta w tym roku czymś innym, a nie pieleniem i też to ciepło spowodowało, że te chwasty szybciej wyrosły. No, także tak. Także tak. Także tak. No, tak to pięknie. Żółciutko się zrobiło, także biorę zaraz tą taką łopatkę podłużną, którą używałam tam do siania. Jak mogliście zobaczyć, ona jest bardzo fajna do pielenia mleczy. Także zaraz wezmę i będę pielić, no będę wyrywać, bo jak one się mi rozsieją, to będzie masakra. No a skąd tych mleczy u mnie tyle, to można zobaczyć, co się dzieje za płotem. Tutaj chciałam, wiecie co, w sumie nie wiem czemu, zrobiłam taki tutaj narożnik bez tuj. Może też nie chciałam tak zasłaniać tego ogrodu, bo faktycznie tutaj jest tak, że jak ktoś idzie chodnikiem, to widać ten nasz ogród.
Ale no tam posadziłam jakieś takie krzewy liściaste, ale rozważam, żeby jednak się zasłonić. No i myślę, no tam dosadzać tuj już nie dosadzę, bo tam rosną brzozy, więc nie ma szans tam na dosadzenie tuj, bo po prostu nawet nie da rady wykopać takiej dziury, żeby jakieś większe tuje posadzić. I mogę albo próbować posadzić coś za płotem, ale tylko z jednej strony, no bo tutaj z tej strony jest inna działka. Tutaj jest taki pas działki gminnej, tam nam posadzili w zeszłym roku taki szpaler lip. I ja tak myślę właśnie, żeby tam podosadzać jakieś drenie, może jakieś kwitnące krzewy, albo jakąś taką, nie wiem, matę słomianą, coś muszę pomyśleć, bo naprawdę to już jest nie do ogarnięcia. No tutaj też mam tych mleczy tyle i po prostu mnie to denerwuje. No niestety tak to jest, jak się mieszka w polu, jak się ma jakieś tam nieużytki za płotem, to te chwasty się tak sieją, że to po prostu jest dramat. No to będę się żegnać powoli. Jeszcze posadziłam tutaj roślinki, posadziłam hortensję. Napiszę wam na dole, co to za hortensja, bo teraz nie pamiętam, ale taka ciekawa odmiana, mam nadzieję. No i posadziłam miodunkę, kupiłam sobie na targach taką o jasnofioletowych kwiatkach. Niestety, no nie, ona nie była w ogóle opisana na tych targach, jak to na targach, nie? Także tak, także posadziłam ją. No tutaj będzie miejsce takie docelowo, myślę, płócieniste, bo są drzewa, są krzewy. No i co, wyrwałam te mlecze. Oczywiście wiem, że to są mniszki, to mlecze, to tak mówię potocznie, ale no między roślinami tak się porozrastały, w sensie, że w rośliny się powrastały, że i szafirki oberwały, i liliowce oberwały, bo niestety, no, żeby wykopać takiego mniszka z korzeniem, to trzeba się wbić w środek tej rośliny, jeżeli mniszek się rozsieje w roślinie, także no. No i co? No i będę się żegnać powoli. Słuchajcie, mam jeszcze godzinkę, jeszcze muszę zdjąć karmniki. Jeszcze muszę się pozachwycać, muszę sobie pochodzić, pooglądać, wyszło słoneczko, więc jest bardzo przyjemnie. No i co? Dziękuję wam bardzo i żegnam się. Pa, pa! No słuchajcie, już się pożegnałam, a prawie zapomniałam zrobić ochronę antykocie na te warzywniki, bo moje koty, no to jestem zdziwiona, że tam jeszcze nie jest narobione w tych skrzyniach. Być może odstraszył je zapach tego nawozu i pomyślały, że może jakieś inne zwierzę się tam załatwiło. Ale no, taki sposób z internetu, sznureczki, mam nadzieję, że nie będą tam wchodzić, kopać, grzebać, no i zostawiać prezencików. No, także to by było na tyle. Pa, pa!